Milionowe wyświetlenia, ogromne przyrosty, dziesiątki tysięcy subskrypcji. Ludzie mówią na temat afery związanej z poziomką 13. Skąd ma wyświetlenia, skąd ma subskrypcję, czy kupił właśnie te wyświetlenia, subskrypcje? Dzisiaj postaram się zająć tym tematem, którym praktycznie żyje cały internet, a więc poziomka 13, który robi absolutnie tutaj furorę na internecie, na YouTubie. Zobaczmy sobie na Social Blade, jakie ma tutaj statystyki. Dzisiaj zrobimy sobie analizę, właśnie kanału poziomki, skąd się wziął poziomka i dlaczego ma tak dużo wyświetleń. Czy to prawda, co ludzie mówią? Piszą w komentarzach, na forach internetowych, forach dyskusyjnych, że poziomka mógł kupić wyświetlenia. O tym w dalszej części tego filmu. Na samym początku jeśli mnie jeszcze nie subskrybujesz to zostaw suba, zostaw też łapkę do góry pod tym filmikiem kliknij także w dzwon, a dostaniesz powiadomienie, kiedy wrzucę nowy filmik no właśnie, poziomka absolutnie robi tutaj furorę na YouTubie, mnóstwo wyświetleń tutaj możemy zobaczyć tak 335 tysięcy na filmie, który trwa minutę 54, nagrany praktycznie w lesie, tak, gdzie blołek żeby na przykład uzyskać taki efekt no to praktycznie musi nagrywać cały dzień mieć operatora i tak dalej tutaj nagrywany to na dobre. Sprawę pewnie z, tel, z telefonu, jeszcze tak. E, potem test mam rota z wilkowej, 540 tysięcy wyświetleń. 3, potem mamy 399 tysięcy wyświetleń. E, przyjaciel e, poziomki Maximilian, praktycznie 400 tysięcy wyświetleń. E, tu możemy sobie zobaczyć na Social Blade, jak to wygląda. A więc na Social Blade to wygląda w ten sposób. Miało było 15 tysięcy, 62 tysiące. No właśnie, i moment kulminacyjny. To, co ludzie piszą, jakby w internecie e, mówią, no, czy tutaj nie mamy do czynienia z aferą, czy poziomka, czy ludzie po prostu odpowiedzialni za ten kanał, bo to niekoniecznie musi być poziomka twórcą tego kanału, nie kupili wyświetlenia, bo tutaj mamy przeskok, tak? 15 000, 62 000, potem 400 000, 200 000, 230 000, 800 000, 500 000, 300 000. No trzeba sobie powiedzieć wprost, tak? Że oczywiście może nastąpić taki przeskok, może być zdecydowanie więcej wyświetleń. To nie jest powiedziane, tak? Czasami na przykład wrzucone są filmy z jakiegoś wypadku, drogowego, ktoś kto ma tam 3-4 filmy, raptem ma 10, 10 subskrypcji, potrafi wykręcić półtorej miliona wyświetleń w ciągu tygodnia. Natomiast ja dzisiaj wytłumaczę tak naprawdę fenomen, tak, związany z poziomką, ale to w dalszej części. No ale zobaczcie jakie tutaj są wyświetlenia, tak? Nawet miał w poniedziałek 5. 6 maja, przepraszam, miał 1 263 000 wyświetleń. Tak, już nie liczy tej końcówki. Bardzo dużo, ogromne, praktycznie przyrosty. Eee, takie wyświetlenia robił na przykład i samo na krótko Pogali Fame MMA. Eee, takie kosmiczne tutaj wyświetlenia. Eee, nie wiem, czy on nie jest po prostu w pierwszej trójce najszybciej, po prostu rozwijających się kanałów na YouTubie. Eee, tutaj mamy Estimate Monthly Earnings, czyli eee, szacunkowe tak naprawdę zarobki miesięczne od 1700 dolarów do 20. 28 tysięcy dolarów miesięcznie mógłby poziomka zarabiać na YouTubie, no nie, no nie oszukujmy się 28 tysięcy dolarów raczej nie zarabia tak, na, na, na te na nasze warunki, na nasz współczynnik, to będzie po prostu on zdecydowanie mniejszy, to będzie, no ale 1700 dolarów to już praktycznie jest około 5 tysięcy złotych, tak, no i teraz mamy przyrost subskrypcji w ostatnich, w ciągu ostatnich 30 dni 232 tysiące tak, 232 tysiące no to powiem, że na przykład, jeśli chodzi o mój kanał, to średnio to jest 20 subskrypcji dziennie. Tak, na kanał, który ma ponad 1600 filmów. Natomiast tutaj, tak się właśnie to prezentuje. Filmów ma poziomka 18, subskrypcji 233 tysiące, jeszcze niedawno prosił tak, żeby dobić mu tam do 100 tysięcy subskrypcji, wideo 7 milionów, country.pl to wiadomo i ludzie. Kanał powstał w 2018 roku, tutaj możemy zobaczyć po prostu jak to właśnie wygląda, informacje informacje, 7 milionów wyświetleń kanał powstał 7 października 2018 roku, chociaż na dobrą sprawę furorę robi w ostatnim czasie, tak, w ostatnim praktycznie czasie robi furorę. No właśnie, skąd się bierze, eee, tutaj, bo tutaj mamy filmiki, tak, eee, tu mamy filmiki wcześniej, przepis na nalewkę z dykty, naturat, utrata bardzo cennej kolekcji, e, dom pana poziomki, oczywiście to jest wszystko humorystycznie, pół żartem, pół serio, no i najbardziej się podobał gotuj z poziomką, zupa mleczna, tak, jeżeli rzeczywiście ten poziom ja te mleczaki, no to szacun, naprawdę. <gry> Także, no tutaj jest słynny tak naprawdę degustacja do naturatu, jagodzianka i biała. Natomiast tak, skąd tak naprawdę wynika popularność tego kanału poziomka 13, to teraz wytłumaczę. No oczywiście, ja nie mogę powiedzieć, czy ktoś po prostu kupował wyświetlenia czy subskrypcję, bo jest mi to ciężko stwierdzić. Natomiast tak, nietrudno nie jest zauważyć tutaj jakby zbieżność z serialem, tak, ślepnąc od świateł i tam postać poziomki. Fragmenty praktycznie w tego filmu ślepną od światła, pojawiły się na YouTubie, ona zrobiły gigantyczne wyświetlenia i tam też była ta postać poziomki, tak, a więc reżysera, i scenarzy, scenarzy, scenarzysty praktycznie tego serialu, to taki był sympatyczny, tak, chłopcaś praktycznie z sąsiedztwa i tak dalej. I tam był ten poziomka. I bardzo często ludzie po tej scenie praktycznie z tą poziomką tam był tylko epizod. Ludzie zaczęli wpisywać w YouTube'a poziomka. Czyli algorytm zrozumiał, że ludzie szukają informacji na temat poziomki. Tak? I tutaj właśnie w, dobrze się wszczelił po prostu ten kanał, tak? Który na, właśnie nazywał się poziomka. Bo e, nie było żadnego praktycznie zapytania. Tam chyba jeszcze jest, jest jakiś jest, jak jest poziomka, to chyba tam jest jakiś po prostu gracz, który gra w gry komputerowe. Ale najczęściej po prostu wyświetlały się te filmy, tak? I rzeczywiście Liście, bo tutaj mamy film 7 miesięcy temu, tak? Cała prawda o Kononowiczu, Majorze. E, natomiast widzimy, że no, gigantyczne wyświetlenia w ostatnim czasie. Czyli to jest jedno, że to jest zbieżność tak naprawdę tej poziomki, która była w tym, w tym filmie. Ślepnąc od światła tak powiedziałem, ludzie zaczęli wpisywać, więc algorytm powiedział: No, kuczek, skoro jest zainteresowanie, to trzeba dać po prostu ludziom wynik, odpowiedź. I teraz druga sprawa to jest taka, że poziomka wyszczelił jak rakieta w momencie, kiedy były egzaminy maturalne egzaminy naturalne, tak? Czyli jeżeli mamy tutaj egzaminy maturalne, no to tak, maturzyści oglądają sobie wieczorami, żeby się odstresować przed egzaminami. Tam jeszcze mieliśmy w Polsce praktycznie tutaj masowe alarmy bombowe, więc niektórzy byli zestresowani tymi alarmami bombowymi. W niektórych szkołach po prostu matura została przełożona i tak dalej. Natomiast tych alarmów tam było 200 w całej Polsce, więc tutaj maturzyści sobie oglądali tak, żeby się odstresować. Natomiast inni uczniowie w tym, w tym czasie mieli wolne i praktycznie poziomka zapełnił taką lukę na YouTube, no poza tym kontentem, tak, no pewnie nie. mało takich osób było na YouTube, które robiły degustacje, no i poza jakby charyzmatyczną postacią właśnie poziomki, który tak sympatycznie tutaj prezentuje, e, jak pije alkohol, tak, jak pije tą e, jagodziankę i tak dalej, e, takie s, e, humorystyczne praktycznie z przymrużeniem oka, no to dobrze się wszczelił w czas, tak, że ci na przykład, którzy mają wolny czas w szkole przez matury, mogą sobie obejrzeć, mogą sobie właśnie obejrzeć tutaj poziomkę, tak, poziomkę i to wszystko sprawiło, że ten kanał w bardzo krótkim czasie zaczął robić ogromne wyświetlenia, tak? Do tego doszła jeszcze po prostu reklama na wykopie, na przykład, tak, znaczy reklama. Wykop po prostu podbił ten film i bardzo szybko poszedł do przodu. Potem jeszcze serafin nagrał filmik, tak, inni youtuberzy. No, bo e, naprawdę, no, tutaj na przykład degustacja stacja denaturatu. Bo tutaj jest tak, z reguły jak były takie filmiki na przykład o takich e, m, ludziach, którzy pili denaturatnie, no to byli ludzie praktycznie dość mocno zniszczeni przez życie i przez alkohol. Natomiast Poziomka jest sympatyczny, dość inteligentny, e, lekko opowiada praktycznie o, całym te, o całej tej sytuacji i w taki sposób humorystyczny opowiada, tak, że denaturat można sobie pić jakiś, jakiś soczek, jakiś drink. Oczywiście jest to niebezpieczne, nie róbcie takich rzeczy, tak. Natomiast on po prostu w ten sposób to opowiada i tym zaskarbił sympatię widzów, tak, bo po prostu ludzie go lubią, bo jest miły, sympatyczny, a nie jest taki jakiś tam, wiecie, już zblazowany i tak dalej, tak. Zresztą dobrym motywem było to, że praktycznie tutaj, bo widzimy tutaj było nagrywane praktycznie w pomieszczeniu. Później tutaj tak, no postanowili twórcy, czy twórca po prostu tego kanału, żeby wyjść praktycznie na w las, tak, na świeże powietrze, no i to było strzałem w dziesiątkę. Tutaj widzimy, że jeszcze Tydzień temu szampan na 100 tysięcy subskrypcji, tak? A dzisiaj już ma praktycznie poziomka 233 tysiące subskrypcji. No, poziomka to jest praktycznie kolejny kanał, który w bardzo krótkim czasie bardzo dużo ma subskrypcji i wyświetleń, tak? To jest taki, ja bym powiedział, że to jest taki trend na YouTubie, taki głód, tak samo jak na przykład był Lord Cruzfil, no jest dalej, tak? tak samo potem jak był kamerzysta, czyli jest po prostu duża grupa tak naprawdę widzów na YouTubie, tak? którzy są głodni nowych postaci, nowych po prostu osób, co, które spodobają im się, i wtedy masowo praktycznie zostawiają te suby, tak, masowo zostawiają te, te po prostu wyświetlenia. No, na przykład, no ja tu nie zazdroszczę, tak, no, na, znaczy zazdroszczę, na pewno w jakiś sposób zazdroszczę, też bym chciał mieć przy, przyrosty, tak, natomiast ym, y, inni youtuberzy, tak na przykład ja, no, oni sobie systematycznie, mozolnie, żmudnie budujemy jakby społeczność, tak, widownie, natomiast poziomka, no to on kręci, tak, te liczniki, te wyświetlenia, one non stopar praktycznie lecą, tak, one praktycznie non stop lecą, zresztą jakbyśmy tutaj zobaczyli pewnie, e, tutaj, Live subscribe count, tak? Zobaczymy właśnie poziomka, jak idą te jak idą po prostu te subskrypcje, oto widać, tak? 233 883. No i zaraz pewnie będzie 234 tysiące subskrypcji, tak? Także bardzo szybko idą praktycznie te wyświetlenia. To wszystko na dzisiaj, dzięki za oglądanie, mam nadzieję, że wytłumaczyłem fenomen po prostu poziomki, było to kilka kwestii, które praktycznie zbiegły się w czasie, to jeśli mnie jeszcze nie subskrybujesz, to zostaw suba, zostaw też łapkę do góry pod tym filmikiem, dzięki za oglądanie, pozdrawiam, trzymajcie się i pozdrawiam też poziomkę 13, jeśli mnie ogląda czy twórcę kanału poziomka 13, cześć!